słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń. Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzeka, a we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Twarda, pęknięta dłoń inaczej młotem wzbiera, inaczej się rozwiązuje w kamieniu ludzka myśl. Kiedy energie ludzkie oddzielisz od sił kamienia i przetniesz w właściwym miejscu tętnicę pełną krwi. O, popatrz, jak można miłować w takim gruntownym gniewie, który wpada w oddech ludzi, jak rzeka od wiatru pochyła i nie dochodzi do głosu, tylko struny wysokie zerwie. Przechodnie pierzchają do bram. Ktoś głosem ściszonym powiedział: to jednak jest wielka siła. Nie lękaj się. Sprawy ludzkie szerokie mają brzegi. Nie wolno ich w ciasnym łożysku więzić na zbyt długo. Nie lękaj się. Sprawy ludzkie stoją od wieków w tym, na którego patrzysz poprzez młotów miarowy stukot. Związane są bloki kamienia przewodem niskiego prądu, który wcina się w nie tak głęboko, jak niewidzialny bicz. Kamienie znają ten gwałt. Kiedy dojrzałą spoistość nieuchwytny rozpruwa podmuch, który odrywa je z nagła od ich wieczystej prostoty, kamienie znają ten gwałt, jednak nie prąd elektryczny rozwiązuje w całości ich moc, ale ten, co ją nosi w swych dłoniach, robotnik. Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą. Dłonie są krajobrazem. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwąc swobodnie jak strumień. Ale człowiek nie myśli o bólu. Ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swojej właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie. Przecież nie tylko ręce opadają ciężarem młota, nie tylko wzbiera tors i mięśnie kształtują swój styl, ale przez pracę jego myśli głębokie wiodą, by się wiązać z marszczkami na czole, by się wiązać wysoko nad głową, ostrym łukiem ramion i żył. Gdy więc tak się na chwilę przemieni przekrój gotyckiej budowli, który przenika zrodzony z jego myśli i oczu pion, to nie jest tylko profil. To nie jest tylko postać między kamieniem a Bogiem, skazana na wielkość i błąd.